Czołem. Czołem. Chcielibyśmy Was zaprosić dzisiaj na krótką wycieczkę, taki mały wypad pod koniec, właściwie w połowie grudnia. Zobaczycie fajne obiekty. Chyba każdy wie, o co chodzi. Za chwilę zobaczycie, co to jest. Tak, no jedziemy na MRU. Konkretnie. Czyli znane każdemu. Tak. Poszukiwaczowi. Skarbów. Poszukiwaczkom też oczywiście. Oczywiście, jak najbardziej poszukiwaczką. Ale chodzi o to, że PGR Kaława, dzisiaj Pniewo, PGR. Wejdziemy do obiektu, gdzie w sumie jest trasa turystyczna, Międzyrzecki Rejon Umocniony w Pniewie. Bardzo fajnie zrobiony obiekt. Tak, to Wam pokażemy, ale przede wszystkim po co jedziemy? Pojedziemy po to, żeby Wam pokazać, jak kiedyś żołnierze tam mieszkali, funkcjonowali. Tak. To jest ciekawe. Więc Wam przybliżymy to mniej więcej, jak to wygląda, na materiałach też archiwalnych. Więc... To jest takie małe porównanie, prawda? Tak, tak. Także zapraszamy, a my tutaj co? Dalej po prostu lecimy? No lecimy na bunkry. Bunkry. A wy z nami. Dobra, łapka w górę lub w dół. Piszcie komentarze, tak, propozycje. Bądźcie z nami cały czas. Dziękujemy za dotychczasową aktywność Waszą, że jesteście z nami, że pomagacie nam też tutaj, jakoś to motywujecie, żeby to dalej robić, bo to też jest dla nas bardzo ważne. Dziękujemy i liczymy na Wasze wsparcie. Trzymajcie się. Jesteśmy przed obiektem 717. Najlepiej zachowany obiekt bojowy tutaj tego typu na Międzyrzeckim Rejonie Umocnionym. Obiekt bewerk, ściany i stropy grube na 1,5 metra betonu. Obiekt dwukondygnacyjny, z czego jakby ta pierwsza część powierzchniowa służyła tylko i wyłącznie do prowadzenia obrony, natomiast część taka zaplecza podziemna, koszarowa jest mniej więcej 30 metrów pod obiektem. Ta część koszarowa składała się przede wszystkim z magazynów amunicyjnych, elektrowni z maszynownią i oczywiście komory, gdzie załoga tego obiektu mogła wypoczywać i mieć jakby pełne zaplecze socjalne, typu kuchnia czy izba szpitalna. Załoga tego obiektu instrukcyjnie, tego typu obiektów od 50 do około 100 żołnierzy. Zmiana jakby 8-godzinna, po czym załoga schodziła na dół. Natomiast łączna obsada wszystkich obiektów, gdyby wybudowano tutaj zgodnie z planem, to około 25 tysięcy ludzi. Obiekt przygotowany do jakby walki, do życia załogi przez 2 miesiące, tak więc zarówno na poziomie górnym i poziomie dolnym przewidziano chociażby toalety dla załogi. Kuchnia normalnie gotowała posiłki na dole bezpośrednio już w koszarach. Żywność również na 2 miesiące, tak więc obiekt był w pełni samowystarczalny przez 2 miesiące, gdyby całość linii czy część obiektów została odcięta od dostaw zaopatrzenia z zewnątrz. 2 miesiące można było się tutaj bronić. Vorratskammern und Küche sind so gut bestellt, dass jeder Soldat Tag für Tag sein gut zubereitetes Essen erhalten kann. In jedem Werk vorbildliche hygienische Einrichtungen. Jedes Werk hat seine eigenen Sanitäts- und Verbandsräume. Jedes Werk hat seine Verkehrszentrale und ist durch bombensichere Kabelnetze und andere Nachrichtenmittel mit den entferntesten Beobachtungsposten verbunden.
obiekt był, jakby brał udział w walce, z tym, że jakby pierwsze spotkanie tutaj oddziałów niemieckich i rosyjskich nie za bardzo wyszło, ponieważ załoga tego obiektu przepuszcza przechodzące oddziały rosyjskie, nie otwiera do nich ognia, natomiast dopiero jakby po przejściu frontu, w czasie, kiedy obiekty były przez Rosjan, nazwijmy to kolokwialnie, czyszczone, obiekt był ostrzeliwany chociażby haubicami kaliber 203, pociskami z haubic kaliber 203.